Być może zastanawiacie się nad tym, jak uzyskać autorytet. Czy można o to prosić? Czy ktoś może tak po prostu położyć na ciebie ręce i ci go udzielić? Cóż, odpowiedź brzmi tak i nie. Prosić o autorytet to trochę tak, jak prosić o cierpliwość. Bóg nie da ci cierpliwości, ale da ci próby i jeżeli przez nie przejdziesz, to będziesz bardziej cierpliwy. Kierowanie do Boga prośby o większy autorytet to dobry początek. Przynajmniej rozpoznajesz taką potrzebę w swoim życiu. Ale ostatecznie tym, o co prosisz, jest większy autorytet. A do czego cię to doprowadzi? Do coraz większego posłuszeństwa. Co przez to rozumiem? Chodzi mi o coś takiego. Zaczynasz od małych aktów posłuszeństwa, a one rozwijają się w większe akty posłuszeństwa. Bóg poprosi cię o to, żebyś coś zrobił, ty to zrobisz, a wtedy On poprosi cię, żebyś zrobił coś troszeczkę trudniejszego. Okażesz posłuszeństwo, a wtedy On poprosi cię, żebyś zrobił coś jeszcze troszkę trudniejszego. To jest crescendo, stopniowe narastanie. To prowadzi cię bliżej Boga, bo posłuszeństwo owocuje relacją. I na odwrót, nieposłuszeństwo oddziela nas od Boga, psuje relację. Zaś bez relacji nie mamy autorytetu. Tego rodzaju posłuszeństwo wobec Boga owocuje relacją, zaś relacja uwalnia autorytet. Tak było w przypadku Jezusa. On nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Interesujące jest to, że sam Jezus musiał nauczyć się posłuszeństwa, a zatem nie jest grzechem, jeśli ktoś musi nauczyć się posłuszeństwa. Proces uczenia się posłuszeństwa wymaga pewnej łaski. Autorytetu, który sprawia, że demony drżą, nie otrzymasz z dnia na dzień. To wymaga trochę czasu. Przez stopniowy wzrost posłuszeństwa otrzymasz to, co nazywam autorytetem relacyjnym. Otrzymasz go, gdy zaczniesz robić małe rzeczy, o które On cię prosi. Tak jak na przykład modlitwa. Nawet jeśli myślisz, że nie ma czasu na modlitwę, módl się, tak czy inaczej, jeśli Bóg cię o to prosi. Twoja nauka posłuszeństwa może polegać na tym, że nauczysz się bardziej ufać w moc modlitwy, niż w moc tego, co robisz. W to, co myślisz, że uda ci się zrobić, jeżeli nie stracisz czasu na modlitwę. Być może to właśnie posłuszeństwo stało za tym, co Jezus nieustannie powtarzał, że czyni tylko to, co widzi, że czyni Ojciec. Jezus nie czynił niczego, czego nie widział, że czyni to Ojciec. Zatem autorytet przychodzi przez posłuszeństwo, a posłuszeństwo przez relację. Relacja zaś wymaga czasu. Przychodzi do mnie wielu młodych liderów, którzy pytają o drogę na skróty. Odpowiadam im, oczywiście, że jest droga na skróty. Polega ona na tym, że Bóg weźmie te wszystkie próby, przez które musisz przejść i skumuluje je w krótkim okresie czasu. On nie usunie żadnego z tych przykrych doświadczeń, które muszą cię spotkać, ale stłoczy je w takim krótkim odcinku. W krótkim okresie czasu przejdziesz przez większą liczbę prób. Jedna z poważnych prób, przez które Bóg dziś wielu przeprowadza, dotyczy całej koncepcji bólu emocjonalnego. W tym kraju rozprzestrzenia się nauczanie, które mówi o unikaniu bólu. Ta nauka głosi, że Bóg jest miłością, a więc nie chce, żebyśmy doświadczali jakiegokolwiek bólu. Tymczasem przezwyciężenie bólu jest tym, co daje Bogu usprawiedliwioną podstawę do promowania nas. To usprawiedliwia przekazanie nam autorytetu nad wrogiem. Bóg dopuszcza do nas ból, abyśmy pokonując go, pokonali nieprzyjaciela, który chce na tym bólu żerować. Jest jeszcze jeden powód, dla którego ta nauka o unikaniu bólu mnie niepokoi. Ona jest policzkiem dla męczenników, których świat na nowo widzi. Dla tych ludzi, którzy z czystych motywów ryzykują życiem po to, by móc wielbić Boga lub chociażby posiadać na własność Biblię. Pamiętam historię pewnego chińskiego pastora, któremu amerykański pastor powiedział, że jego kościół w szczególny sposób modli się o to, żeby prześladowanie podziemnego kościoła w Chinach zakończyło się. Ten chiński pastor odpowiedział, mówiąc bardzo dziwne słowa. Powiedział, proszę, nie módlcie się o to, żeby prześladowanie w moim kraju ustało. Prześladowanie jest tym, co podtrzymuje podziemny kościół w Chinach przy życiu. Moją największą obawą jest to, że prześladowanie w Chinach się zakończy, a wtedy staniemy się tacy jak kościół w Ameryce, apatyczni i przekonani, że nam się należy.
Bóg nie przeprowadza nas przez bolesne próby po to, żeby nas ukarać. Nie o tym tutaj mówimy, to w ogóle nie jest Jego zamysłem. W Bożym systemie doskonałej sprawiedliwości otrzymujemy tytuł prawny do autorytetu, kiedy przezwyciężamy ataki wroga. A przezwyciężamy te ataki przez słuchanie Boga i czynienie tego, co On nam mówi. Przez posłuszeństwo. Przezwyciężamy to wszystko, ale nie w naszej sile. Przezwyciężamy to, ponieważ jesteśmy posłuszni Bogu, a On mówi nam, jak zwyciężać i jak być więcej niż zwycięzcą. Kawa. Coffee.